Projekty złożone z muzyków znanych zespołów często cieszą się sporym zainteresowaniem fanów. Nie inaczej było i teraz. Sojusz Polskiego Metalu, Polish Metal Alliance, rewelacyjny rodzimy projekt powstały podczas pandemii i będący w pierwszej fazie sposobem na jej przetrwanie, gdzie goście projektu swobodnie nagrywali z własnych domów. Pomysł zainicjował wokalista Chainsaw Maciej Max Koczorowski, a do jego realizacji zebrał grono najlepszych muzyków rockowych i metalowych, skupiające się na tworzeniu coverów prawdziwych klasyków gatunku. Pod koniec 2020 roku do sieci trafił pierwszy efekt działalności projektu, czyli nowa wersja kawałka The Trooper zespołu Iron Maiden. W następnych miesiącach zespół nie próżnował, a do sieci trafiały kolejne genialne covery takich numerów jak Painkiller, Judas Priest, I Want It All, Queen, Stars, Hill and Eight, Raining Blood, Slayera, Metal Heart, Accept, Stargazer, Rainbow, czy Master of Puppets, Metallica. Jak dotychczas stały skład projektu to wokalista Maciej Koczorowski, gitarzysta Jarek Hilkiewicz z braci oraz basista Tomasz Targosz z Ceti. Ponadto wśród gości w poszczególnych utworach przewija się wiele znamienitych nazwisk, a wśród nich najczęściej Krzysztof Sokołowski z Nocnego Kochanka, Marek Pająk z Wejdera, bracia Cugowscy, Grzegorz Skawiński z Kombi czy Wojciech Hoffman z Turbo. Na wokalu w utworze Stars możemy zobaczyć świetne wykonanie Małgorzaty Ostrowskiej, a w Master of Puppets rewelacyjną Kasię Kowalską. Wszystkich artystów biorących udział w nagraniu poszczególnych kawałków umieściłem w opisie do filmu. Zebranie pod jednym szyldem takich indywidualności, stworzenie spójnego przekazu z prywatnych nagrań artystów, a jednocześnie pokazanie świetnej zabawy i pasji okazało się strzałem w dziesiątkę. Na początku nikt nie przypuszczał, że będzie to długa i owocna inicjatywa. Jednak zainteresowanie fanów, emocje wzbudzane przez kolejne nagrania projektu, jak i zapewne dobra zabawa samych muzyków doprowadziły do tego, że projekt Polish Metal Alliance zadebiutował na scenie. Koncerty odbyły się w 2022 roku. Pierwszy 9 lipca w Łagowie Lubuskim, a drugi 29 grudnia w Bydgoszczy. Z zapowiedzi samego projektu wynika, że w 2023 usłyszymy mniej dokonań grupy ze względu na dużą ilość pracy członków Polish Metal Alliance w macierzystych zespołach. Optymistycznie brzmi jednak zapowiedź, że jak już odpalą, to po grubości. No cóż, pozostaje zatem czekać cierpliwie. Ja ze swojej strony liczę na dużo więcej nowych nagrań i na następne koncerty. Tyle na dziś. Cześć!